Cześć, witam Was. Zaczyna się powoli okres zimowy zbliżać, no więc wiadomo, temat opon zimowych. Będziemy troszeczkę kręcili filmików na temat opon. No, zaczniemy dzisiaj od takiej prostej sytuacji, tak zwanych okazji ofert z Allegro. Ja już wcześniej kręciłem filmik na temat opon używanych, zakupu opon używanych, a nic do tego nie mam. Czasami sami nawet trafimy jakieś fajne oponki. Ludzie często sprzedają samochody, zostawiając koła, felgi, prawda, sprzedając je osobno na aukcji, wtedy więcej zyskają. Czasami się zdarzy, że ktoś wydzwoni samochodem, skasuje go totalnie, no i jakiś fajny komplet opon zostaje. Niemniej jednak musicie uważać, coś wam chcę pokazać. Kupił to kolega, to są dwie opony, piętnastki, Pirelki. Bardzo chodliwy towar, fajna oponka. To jest Snow Sport Winter 190. Pojedyncza sztuka stoi, nawet dobra pojedyncza sztuka, na granicach 150-170 zł za używkę. Mamy tutaj dwie opony, słuchajcie. 7,5 mm każda ma, czyli niewielki przebieg. Takie oponki, komplecik około 250-270 zł, kupił to kolega. No i gdzie jest ukryty haczyk? Na pierwszy rzut oka, jak popatrzycie, no wszystko jest cacy, prawda? Zobaczcie, bieżnik jest fajny, grubiutki, zajebisty, wszystko widać elegancko. Jedna opona, druga opona. No więc, patrząc na nie, na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią, ale jeżeli zobaczymy sobie te opony z bliska, podejdziemy do jednej. Widzimy coś, co nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. Coś, na co ja zwracałem uwagę wcześniej, na kolor tego bieżnika, tego i na tej oponie. Tu jest taki szarawy, prawda? Jest szary, nie świeci się nam guma. A tutaj zobaczycie, ona się błyszczy, świeci. Tak jakby ją ktoś kurwa nasmarował jakimś woskiem. No co to oznacza? A przede wszystkim opona szara, tak tutaj, może to teraz będzie lepiej widać. Szara guma, a świecąca się guma oznacza tylko jedno. Tu mamy mieszankę miękką. Ta mieszanka jest miękka, prawda? Czyli te lamela, jak sobie weźmiemy w palcach, będziemy zginać, one nam się poddają. To jest miękkie. Natomiast przy tej oponie, tu gdzie się ten bieżnik świeci, jest tak jakby nawoskowany, to ja kurwa za chuja nawet nie drgnę tym lamelem. On jest jak twardy, jak beton po prostu. Nie ma szans tego zgnieść czy czymkolwiek, bo to po prostu no nie ma. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Ponieważ to jest bieżnik twardy. Ta opona już jest po prostu kurwa tak stara, tak twarda, że z niej dosłownie chuja będzie. I teraz taka sytuacja. Popatrzmy na te opony, na ich rok produkcji. Podejrzewam, że będzie dość spory. Zaraz go sobie tutaj znajdziemy. Gdzieś jest. O, mamy tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mamy 28, a to może nam się uda do światła to pokazać. Proszę, 28.02, czy 28 tydzień 2002, czyli opona ma 13 lat. Niemniej jednak, ta musiała gdzieś leżeć w jakimś ciepłym miejscu, schowana w garażu. W takim miejscu, gdzie, nie wiem, nie ma jakiegoś wpływu atmosferycznego na nią. Natomiast ta pewnie zasilała, kurwa, jakiś szrot oponiarski, czy powiedzmy gniła przez kilka lat na deszczu na polu. No i tak ona wygląda. Ta jest mięciutka, fajna, mimo swojego wieku podejrzewam, że trzyma ciśnienie, bo jest sprawdzona już przez nas, nigdzie nic nie spierdala. Te lamele są miękkie, o, można sobie zginać. Natomiast ta, no kurwa, no beton, no totalny beton. I teraz, co się stanie, jeżeli zamontujecie takie opony? Czy to zamontujecie na oś napędową, czy na oś hamującą, czy to będzie oś napędowa samochodu z przednim napędem, czy z tylnym? No to macie przejebane, bo będzie zupełnie inna trakcja na każdej ze stron. Ta opona będzie miała w miarę dobrą przyczepność, zakładamy oczywiście, natomiast ta opona twarda jak beton to jest nic innego jak opona letnia. Takie ma już właściwości, podejrzewam. No podczas ruszania wiadomo będzie auto buksowało, jeżeli jest zaopatrzone coś się takie jak system ASL, prawda, czy tam DCS, a ten system będzie cały czas włączony, bo jedno koło będzie cały czas po ślizgu. Ta sama sytuacja jest przy hamowaniu. Będziecie hamowali, no to ta opona będzie miała o wiele gorszą przyczepność i będzie się włączał cały czas system ABS. No jeżeli auto nie ma takiego systemu, no to będzie się blokował cały czas ta strona, na której ta opona będzie założona. Czyli generalnie mówiąc, dwie identyczne opony, ten sam rocznik, super okazja, po prostu złożone chuj wie skąd. Ta jest z jednego auta, ta z drugiego auta, ok, bieżnik się zgadza, jest po 7 mm, myśmy to już sprawdzali. Ale no generalnie po założeniu takich opon to jedynie sobie możecie wsadzić, nie wiem, na przyczepkę jakąś, czy coś takiego. Czy do auta, które ciora i dusza jeździ gdzieś po polach, kurwa, po jakimś zadupiu i wozi jakiś towar. Z tym wyjedziecie gdzieś w trasę na ulicy, no to tak jak mówię, poślizgi przy ruszaniu, poślizgi przy hamowaniu, a już nie daj Boże,
założyć ją na oś tylną. No i w łuku, prawda, w zakręcie, no to ta opona, która jest tym świecącym się bieżnikiem, prawda, no to mentalnie stracicie przyczepność, no i macie boka jak cholera. Także tak jak mówię, okazja Allegro, używano opony, ok, ale tak jak mówię, poprosić wcześniej jakieś dokładniejsze zdjęcia, niech ktoś gniecie lamelek, sprawdzi. No generalnie wiadomo, kupowanie na odległość Allegro, no nie jesteście w stanie sami tego sprawdzić, zweryfikować, ale się umówcie z kupującą tak, że jeżeli będzie coś nie tak z oponą, to ją zwracacie. No bo taka jest od dupy rozbić, nie? Wyjebane prawie 300 z przesyłką i praktycznie z tej opony nic nie ma. Kupić identyczną w takim stanie dobrym, z szarym bieżnikiem, pojedynkę, używkę za tam kwotę poniżej 150 zł, no to jest masakra, no nie dacie rady, nie? Także maksymalnie się wystrzegać takich kurwa okazji, że szczególnie opon 11-letni, no zobaczcie jak to się świeci. No to jest beton. Normalny kurwa beton. A ta jest szara, nie? Jest mięciutka. O, lamele się gną. Ta będzie przyczepna, ta wręcz przeciwnie. Dobra, tyle i zapraszam na kolejny materiał związany z oponami.